Ja bym chciała zapytać, jakie znaczenie ma budowa tego osiedla dla Gdyni? To z jednej strony nowa dzielnica, która powstanie w Gdyni, bardzo ciekawie zlokalizowana, znakomicie skomunikowana, ale jednocześnie rozpoczęcie takie fizyczne, realizacji, już nie dyskusji, nie gadania, nie papierów, tylko w kopanie łopaty w ziemię. Od dzisiaj tu wchodzą robotnicy, te maszyny zaczynają pracować, budowa mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Bardzo nas cieszy, bo Gdynia jest miastem nowoczesnym, jest miastem, które jest poddane bardzo wielu trendom, powstaje i rozwija się znakomicie rynek gospodarczy, który buduje mieszkania. Ale jest segment mieszkańców naszego miasta, przede wszystkim młodych ludzi, których z powodów albo braku zdolności kredytowej, albo braku kapitału nie stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie. I Mieszkanie Plus dokładnie odpowiada na tą potrzebę. Bardzo się cieszę, bo bardzo bym chciał, żeby ci młodzi ludzie zostawali w Gdyni. Tutaj znajdowali swoje mieszkanie, swoją pracę, tutaj się cieszyli. A to, co będzie czyniło miasto, to sprawi, żeby to była dzielnica bardzo atrakcyjna, modna, nowoczesna, żeby tu się po prostu chciało żyć, żeby to były szkoły, przedszkola, żeby to było takie miejsce, w którym spełniają się aspiracje, ale z którego jest się dumny. Już wiadomo, gdzie, kiedy można zgłaszać wnioski i jakie będą preferencje, na przykład rodziny z dziećmi bądź samotne matki. Trwają prace, na pewno będą one działy się w dyskusji między spółką Banku Gospodarstwa Krajowego a miastem. Bardzo nam zależało, żeby jak najszybciej budować. I to się stało. Teraz mamy czas, żeby jak najszybciej dopiąć, bo wiem, że mówiąc o tym, że za rok będą pierwsze klucze, to już są ci, którzy myślą, czy to może ja te klucze dostanę.